No więc, cześć, witajcie, ja jestem Simon, a to jest kolejny odcinek z WOTA i z ciekawych czołgów. Dzisiaj czołg A32, czyli czołg lekki, z pakietu preorderowego, kosztował w granicach 300 zł aż, dlatego ten A32 niezbyt często się pojawia w bitwach. I dzisiaj tak szybko polecimy dwie bitewki, ponieważ mamy godzinę troszkę po 7, ja już na 9 muszę być w pracy. A o godzinie 20 zaczyna się stream, gdzie ja o godzinie 19 kończę pracę dopiero. Także jak najszybciej. Jeszcze chcę nagrać te odcinki, ile zdążę. Bo... no, niedługo nam się skończy. Skończą czołgi, a ja jeszcze nie zdążyłem wszystkiego nagrać. Niestety późno się za to wziąłem, no i tak to wygląda w tym wypadku. Także trzeba się spieszyć. Co to jest? Kolejny rozrzutnik gnoju radziecki. Tyle mogę powiedzieć. Zagrałem nim kilka bitew, ale penetracja na poziomie 66 na czwórce. Nawet to nie jest dużo. Co prawda czas ładowania ma w miarę, no bo to jest niecałe 4 sekundy chyba. No, troszkę ponad 4. No co, jak to wygląda? No, to jak typowy radziecki czołg, czy to te 4 weźmiemy, czy cokolwiek innego, to wygląda dokładnie tak samo. Praktycznie. To jest kośne ścianki i inne pierdoły. To jest wszystko to samo. I jak widzicie, czołg się fajnie zbiera w miarę. To jest jedyny plus. No, rzadko kiedy dojeżdżam tutaj pierwszy, nie? A w tym wypadku, jak widać, już tutaj siedzę na górze. BT-7A tutaj podjeżdża, no zaraz pestkę ode mnie wyłapie. O ile tylko zdążę na niego skupić. Bo to troszkę czasu zajmuje w tym czołgu. Ale wystarczyło. No, i super. Na szczęście pociągnąłem mu pogąsce. I że mod KW1 nie oberwał, to by było wszystko fajnie. Ale dostałem strola i uwaga. Najśmieszniejsze jest to, że weszło za zero. Ten działo w sumie nie jest takie aż złe. Kiedy jeździłem plutony na rykoszecie, to jeździło mi się dużo gorzej. Teraz jakoś to idzie. Czekajcie, już widzę jedną rzecz, którą muszę sobie wyłączyć. Ustawienia. Dynamiczną kamerę. O, właśnie. I teraz już powinno być ok. No ja mam wyłączone te śmieszne opcje, niby pomagające, a tak naprawdę mi strasznie one przeszkadzają, nienawidzę tych opcji. Dobra, tam jest Matilda, czyli to trzeba przebijać z Golda oczywiście. Jak widzicie, na Goldzie jest 75 penetracji, to już jest nieco lepiej. No, ale tak obrywać za darmo to my nie będziemy. Mój drogi, ja cię muszę tutaj wyciągnąć. Nie, może tą piątkę jakąś tam postarać się wyświecić tutaj z góry. Sorry, piję kawę jeszcze, bo jestem przed pracą po prostu, no. Także dzisiaj tak troszkę randomowo. No, o proszę bardzo, odrzutnik gnoju się odezwał. Znaczy rozrzutnik gnoju. Jak widać, już nie strzela tak fajnie celnie. Ale można też nim trafić. Omen, omen, nie jest to taki zły czołg, jak myślałem. Myślałem, że jest dużo gorszy. A jak widać, coś nim można jeszcze ustrzelić nawet. Właśnie się zaświeciłem w tym momencie. Albo i nie. Tak, zaświeciłem się. Dobra. No i proszę, kolejny strzał od KW1 za 0. Wow. Nie sądziłem, że to powiem, ale naprawdę fajnie się jeździ tym czołgiem. W porównaniu do... Czekajcie, co jest czwartotierowe? Nie znam żadnych czwartotierowych czołgów, ale no do na przykład LTP czy do, nie wiem, PZ1C
No może nie do Hetzera, bo Hetzer jest jednym czwartotierowym czołgiem, który właśnie mi przyszedł do głowy. Ale Hetzer to jest Hetzer. I Hetzer go na Hetz, jak zawsze. Także no, Hetzer akurat jest lepszy, moim zdaniem, ale ten czołg nie jest aż taki zły. Brania nie probita. Cel punią. Brania nie probita. O kuźwa. Ale się wpierdzieliłem. Nie zostaje cel. O! Trochę oberwałem, ale udało mi się chociaż tą Matildę zniszczyć. Ale ja bym wracał do bazy. O, tutaj, właśnie. Dobra, ten Oi Experimental sobie tutaj poradzi, mam nadzieję. A ja tu wracam już. T-34, no to... właśnie sobie oberwałem. No. Dobra, także słuchajcie, no nie jest taki ten czołg zły. I nie patrzcie na mój nick, to jest konto udostępnione dla mnie. Nie ukradłem nikomu konta. Dobra, kolejna bitwa. Jak najszybciej kolejnego piździka sobie weźmiemy. Niech będzie to M4A4A2E4 Sherman. Czyli tak naprawdę... czekajcie, co ja mam jeszcze za piździki? To... jeszcze coś było. Aha, i SU. To pojedziemy sobie tym SU. Nie, tutaj te deki. No właśnie. SU-76L. Ciekawy czołg. W sumie mógłbym SU-85L pojechać, ale zależy mi, żeby pojechać tym. Bo 85, przepraszam, I, to jest I. SU-85I jest dość standardowym czołgiem, nie jest aż tak niesamowitym jak SU-76I. No. Mapa Przedmieście. Poprzednim razem jak grałem tą mapę, to zrobiłem asa? Chyba asa i specjalistę. W pierwszej bitwie na poprzednim streamie. Bardzo fajna mapa, lubię ją. No, ogólnie bardzo fajnie się tu KW1 kiedyś jeździło, a później obniżyli chyba matchmaking do 4. I do dzisiaj, nie wiem, jakoś tak mi już na tej mapie nie idzie. Dobrze? A, no, do ostatniego streamu. Gdzie tam naprawdę fajny wynik zrobiłem. No, czyli... działo 110, przebicie 86. 102 na goldzie. Heki, no to sprawa drugorzędna. 156 uszkodzeń, 38 penetracji. Chociaż na trójki można te heki spokojnie ładować, mi się zdaje. Jak tak się teraz przyjrzałem, no, to by było coś. Co prawda, no właśnie, długo skupię strasznie to działo. Jak widzicie pewnie już. Ale jak pierdzielnie, no to tak porządnie w miarę. I się od przodu wszystko odbija. Prawie. No, bo to wiadomo, bo to Hetzer, a Hetzer go na Hetz. Dobra, to bierzemy trzeciego piździka i akurat starczy na materię. Czołgi średnie, proszę bardzo. Sherman. Co to ma? Średnia penetracja 92, średnie uszkodzenia 110, na goldzie 127, celność 0,46, kolejny chory rozrzutnik gnoju. Także wszystkie te niższe tiery mają takie działa gówniane, że masakra. Naprawdę, jeżeli macie te czołgi, to nimi nie wyjeżdżajcie, bo to są tak rzadkie czołgi, że każdy na nie poluje praktycznie. Bo to wiadomo, rzadkie czołgi ludzie lubią sobie polować na nie. No nie wiem, ja też bym chciał takiego aliena sobie jakiegoś upolować. Dobra, szybki łyczek kawy. I chyba sobie pojedziemy na górkę, bo ten czołg raczej nadaje się tylko do walki w zwarciu, nie nadaje się raczej do...
do nie wiadomo czego. I zobaczcie, że to działo też jest cholernie takie niecelne. A działo ma słabsze przebicie niż trójka radziecka, niż trzeci TDK radziecki, który coś odbija. Ten czołg, nie wiem, może coś odbija, może nie. To jest tak naprawdę już tylko i wyłącznie wola Arrangisusa. Jak widzicie, jeszcze nawet nie mam modów. Dzisiaj na wieczorny stream muszę sobie jeszcze mody przygotować. Oj, no nie będę grał bez modów, bo wczoraj bez modów grałem w WOTA na streamie swoim i szczerze, okej. Jeżeli nie wiecie, to jest dzisiaj sobota u mnie, nie wiem kiedy to wrzucę, to znaczy pewnie udostępnię na sobotę na godzinę 16. Także zapraszam was na stream na godzinę 20 na Rykoszet, to znaczy hitbox.tv/rykoszetinfo. Tam pewnie będziemy pokazywali, tak, dzisiaj obiekt 907 i... czekajcie, i co jeszcze? I VK7201K. Ponadto będzie coś tam do rozlosowania wśród widzów. No i przede wszystkim możecie posłuchać na żywo o tych czołgach. Bo wiadomo, że ja tu teraz na szybko nagrywam i to nie jest to samo, co gdybym ja to robił na ten... na streamie. Na streamie mógłbym troszkę więcej pogadać. Tutaj jest to jednak ciężkie, bo nie mam czasu. Także powiedzmy, to jest tak na kolanie robiony film, tylko po to, żeby coś nagrać. Nie jest to zapychacz, bo no, myślę, że warto te czołgi pokazać, ale po prostu nie mam możliwości pokazać ich więcej. Dlatego robię to w ten sposób, a nie w inny. Jak widzicie, no nie jest ten czołg aż taki zły. Kolejny czołg, który zaskakuje mnie dopiero w tej bitwie takiej właściwej u mnie na kanale, a nie na streamie na żywo. Chociaż no czwórki troszkę go potyrały. No, spróbujemy te Su-85 ściągnąć. Jest mój. Tego KW-1S nie widzę. Ale na tego Chinookaya nie. Tam już nie zjeżdżamy tak ostro. Mamy plecy. Także polecimy sobie na plecy. Dawaj za mną. Tutaj trzeba jechać, pomóc sojusznikom. No. Chyba w dobrym momencie, w ostatnim możliwym momencie to zauważyłem, że tutaj trzeba jechać. Chociaż mogę i tak nie zdążyć, bo ten czołg do szybkich raczej nie należy. 40 na godzinę na meda 5 tieru. Dość papierowego nawet bym powiedział. No zobaczymy, jak to z górki się rozpędzi. Ale nie wydaje mi się, żeby mocno się jakoś rozpędził. A, na goldzie byłem, spoko. No to fajnie. Bardzo to lubię. To bardzo fajnie, tak. Jezu. Serio? No ja pierdzielę. Przecież to jest jakaś parodia. Ja chciałem go zniszczyć, ale no nie wyszło mi do końca. Mam nadzieję, że teraz zdążę skupić jeszcze. A, super, nie zdążę. Odbiłem się, super, super. O, dobra. A, to niedużo pomogło, coś tam pomogło, no ale niedużo. No, chociaż tyle, że wygraliśmy dzięki temu. Wiadomo, no rozrzutnik gnoju, jak już mówiłem, do snajpienia się to całkowicie nie nadaje. Na 5 strzałów wszedł jeden, ale trzeci exp w drużynie jest. No i słuchajcie, to by było na tyle. Także mam nadzieję, że film wam się podobał. Oceniajcie go oczywiście. Komentujcie. No i jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, subskrybujcie i... no i też w komentarzu napiszcie, tak, chcemy więcej, Simon, chcemy więcej. No a ja się będę z wami żegnał. Cześć!